Siemanko kochani, witajcie. Nie zgadniecie, gdzie jestem. Właśnie jestem u Kingi po swoim próbnym makijażu. No i po prostu jestem bardzo zadowolona, a te różowe usta dzisiaj to przebiły wszystko. Także tak się prezentuje mój próbny, ślubny makijaż. Jest cudowny, a to jest ze mną Kinga. Na pewno kojarzycie Kingę, bo to jest osoba, którą prawie wszyscy kojarzą. A jeżeli nie, to wrzucę wam do Kini linka na dole, do jej kanału, Instagrama, fanpage'a. Jeżeli chciałbyście wykonać w Białymstoku taki piękny makijaż, to zapraszam oczywiście do Kingi. Hejo, heja, hej! Słuchajcie, ja już wróciłam od Kingi. Tak naprawdę pozałatwialiśmy sprawy, jest godzina 17. Siadłam sobie przy oknie, makijaż cały czas się trzyma. Jestem bardzo zadowolona, przepięknie rozświetlone policzki, ja właśnie czegoś takiego oczekiwałam, czegoś takiego chciałam. Też wstawiałam wam oczywiście zdjęcie i jak zwykle opinie były podzielone, że za mocny makijaż, że makijaż na dyskotekę, że bardziej na wieczór panieński, na poprawiny niż na wesele. Słuchajcie, ja jestem osobą z charakterem, ja jestem szaloną osobą, ja mam ogromny, wielki, pokaźny tatuaż, którego nie będę na weselu ukrywała, ponieważ będę miała sukienkę z gorsetem. Jestem zdecydowaną kolorową osobą i nie wyobrażam sobie, żebym na swoim weselu miała jakiś taki słaby, delikatny, prosty, klasyczny makijaż, bo to nie byłabym ja, ja bym się źle czuła. Zresztą jak możecie na co dzień zauważyć w moich filmikach, w vlogach, ja zazwyczaj chodzę w delikatnym makijażu, ja nigdy nie stawiam na odważny makijaż, nie robię sobie dużych kresek, zazwyczaj mam makijaż bardzo delikatny. Jako że to jest jedyny dzień w moim życiu, chcę wyglądać inaczej, chcę wyglądać dobrze, żebym jakoś ten dzień zapamiętała i żeby ten makijaż po prostu nie był taki zwykły, prosty, klasyczny, delikatny, taki bardziej, wiecie, konkretny, taki jak na przykład te kreseczki. Na pewno troszeczkę jeszcze zmniejszymy kreski, żeby były troszeczkę krótsze, coś tam jeszcze dopracujemy i będzie git majonez. Dzisiaj, słuchajcie, to na pewno będzie na tyle, ponieważ dzisiaj już uderzamy w stronę naszej znajomej, mojej przyjaciółki Weroniki, i jedziemy sobie na taki wieczorek, mam troszeczkę ciuszków dla Werki, dla jej córeczki, która już w maju się urodzi, także dzisiaj taki totalny chillout ze znajomymi, a ja się odezwę na pewno do was już jutro. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj pokazuję wam moje śniadanko z moim ulubionym chlebkiem razowym i dzisiaj bardzo dużo pomidorów i ogórków, ale kanapki nazwałam po prostu pomidorowe szaleństwo. Także za chwilę zabieram się za jedzenie i uciekam do Kasi, bo dzisiaj jak zwykle, kiedy jestem w Białymstoku, to lecę do Kasi na woskowanie i na rzęsy metodą 1:1. Także szybko wcinam i uciekam. Zobaczcie, jak w kuchni już jest świątecznie. Wczoraj z mamą wyjęłyśmy świąteczne serwetki i takie tutaj oto piękne jajeczka i zajączka. Na pewno wam pokażę jeszcze więcej takich wiosennych, świątecznych, wielkanocnych dekoracji. Tutaj na przykład w takich ładnych doniczkach, takie skorupki po jajkach, posadziłyśmy rzeżuchę. A tu zobaczcie, Krzysztof stwierdził, że będzie naklejał w tym roku takie naklejki na jajeczka. Proszę bardzo, także takie naklejki na naszych pisankach w tym roku po prostu sobie będą. Słuchajcie, urzekły nas z Krzysztofem ostatnim w naszym osiedlowym sklepie czekolady. Była ogromna półka z czekoladami. Zobaczcie, jak fantastycznie wyglądają. Ja ze czekoladami nie przepadam, ale te opakowania no po prostu mówią same za siebie. No i tak, dla mojej mamy wybraliśmy taką czekoladę. Kocham cię, mamo. Dla taty oczywiście gotówka. No i potem Krzysztof mówi, odwróć się, ja wybiorę dla ciebie czekoladę. I to jest czekolada, tak, czasami bywam potworkiem, jednak mam słodkie wnętrze. Uważam, że jest cudowna. A druga czekolada to tak mocno cię kocham. Fantastyczna szata graficzna. To jest czekolada mleczna, bezglutenowa. No nie wiem, zobaczymy jak będzie smakowała, ale powiem wam szczerze, że te opakowania, wygląd po prostu no rewelacja. Także takie czekolady dla całej rodzinki. Hej kochani, witajcie, dzisiaj kolejny dzień. Dzisiaj z trasy was witam, ponieważ jesteśmy właśnie przed blokiem i dzisiaj jedziemy do Bielska Podlaskiego. A dlaczego? Dlatego, że tam jest nasz zespół, który będzie sobie przygrywał pięknie na naszym weselu i dzisiaj jest najwyższy czas, żeby odwiedzić zespół, porozmawiać co i jak z konkursami, jaką muzykę wybieramy. Także wiecie, takie spotkanie dzisiaj organizacyjne przed weselem właśnie z zespołem. A jako, że zespół pochodzi z Bielska Podlaskiego, to właśnie tam jedziemy. Hejo, heja, hej! Odzywam się do was po całym dzisiejszym dniu i muszę wam powiedzieć szczerze, że dzisiaj był po prostu dzień pełen wrażeń. Dzisiaj był dzień petarda. Tak jak wam wspomniałam rano, byliśmy sobie w Bielsku Podlaskim, także pozdrawiam dzisiaj w ogóle wszystkich z Bielska Podlaskiego. Ja mam sentyment do tego miasta.
ponieważ przez wiele, wiele lat zawsze w piątki po szkole jeździłam tam śpiewać w Domu Kultury u mojej instruktorki, pani Justyny. Także mam ogromny sentyment do Bielska Podlaskiego. Bardzo dawno tam nie byłam i dzisiaj udało mi się z rodzicami, z Krzysztofem tam zajechać i powiem wam szczerze, że naprawdę wspomnienia wracają. Później pojechaliśmy na takie małe zakupy z moim bratem, z jego dziewczyną. Kupiliśmy kilka rzeczy. Kupiłam sobie brązujący balsam z Dove, ale tym razem do normalnej, do ciemnej karnacji, bo ja wcześniej kupowałam do jasnej, także wiecie, trzeba troszeczkę przed ślubem się przybrązowić naturalnie i delikatnie. Skończył nam się również tonik i jakoś nie wiem dlaczego, będąc z Rossmanie, wpadł mi do ręki ten tonik odświeżający z Sorai. Tutaj jest kwas hialuronowy, dokładne oczyszczanie, bezalkoholowy, nawilża i dotlenia, także taki oto tonik również w Rossmanie udało mi się kupić. Później, słuchajcie, dzisiaj tak rzucam po prostu sobie kamerą. Dzisiaj również byliśmy w Alfie, czyli w centrum handlowym u nas w Białymstoku, w Alfie. I mieliśmy zrobić tam jakieś małe zakupy. Ja zawsze z Alfą mam takie wspomnienia, że bardzo dużo widzę, jak bardzo dużo was tam spotykam. Kiedyś jak byłam sama, spotkałam chyba 15 osób. Będąc nawet z Karolą, spotkałyśmy ponad 20 osób, dlatego zawsze Karolina z Białymstoku, to jak jeździmy do Alfy na zakupy, to was spotykamy. Dzisiaj było tak samo. Nie miałam przy sobie ani aparatu, ani zapomniałam, że mam z wrażenia po prostu telefon. Także pozdrawiam wszystkie dziewczyny. Dziękuję za zdjęcia, za to, że podchodzicie, że ściskamy się i przytulamy razem nawzajem. To jest naprawdę bardzo miłe i ja się cieszę, kiedy wy podchodzicie, kiedy mam okazję was poznać, zobaczyć, kto jest tam po drugiej stronie komputerów. Także Alfa w Białymstoku rządzi. Słuchajcie, jeżeli chcecie spotkać Bogimiłkę i wiecie, że jestem w Białymstoku, to idźcie do Alfy, bo ja tam na pewno będę, a wiem, że wiele z was tam również jest. Także dzisiaj udało mi się spotkać naprawdę chyba z 13 osób. Jeżeli macie zdjęcia, to pamiętajcie, żebyście zrobili hashtag i po prostu oznaczyli mnie na przykład na Insta. I to by było na tyle. Jest godzina 19:30, powoli się ściemnia. Musimy się zabrać za jakąś kolację, a słuchajcie, w ogóle Krzysztof wczoraj upiekł murzynka dla całej naszej rodziny. Nie wiem dlaczego, ale jakoś po prostu zachciało nam się murzynka i tutaj mam, zrobił dwa murzynki i tutaj wam pokażę, został jeszcze jeden. Zobaczcie, no po prostu palce lizać. I Bogimiłka tak sobie właśnie myśli, że zaraz zrobi sobie jakąś owocową herbatkę i kawałeczek takiego murzynka sobie zapoda. Dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Żegnam się z wami i do zobaczenia i do usłyszenia już w następnym vlogasie. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki, pa pa. Właśnie, słuchajcie, jaka ja jestem rozdziawa. Przeniosłam się szybciutko do swojego pokoju tutaj z myślą, dobra, składam vloga, żeby jak najszybciej się pojawił na kanale. I przypomniało mi się, że zapomniałam wam powiedzieć, że będę robiła jeszcze jeden próbny makijaż, ponieważ z Kingą umówiłyśmy się na dwa makijaże. Ten makijaż z kreskami, który mogłyście przed chwilą zobaczyć, to był taki makijaż bardzo konkretny. Ja bardzo chciałam zobaczyć, jak będę wyglądała w takiej kresce, dlatego zdecydowałam się na coś takiego ostrzejszego. Tym bardziej, że ja na weselu nie chcę takiego mega delikatnego makijażu, więc robiłyśmy jeden próbny z kreskami, a za kilka dni jadę znowu do kini i zrobimy już coś delikatniejszego, żebym po prostu mogła sobie wybrać, żeby mama, tato, brat, dziewczyna, brata i Krzysztof i znajomi, moja starsza, stwierdzili, w którym makijażu mi lepiej. Także na pewno wam jeszcze pokażę, bo tak jak mówiłam wam w poprzedniejszym dniu, było dużo pytań za, przeciw, jednym się podobało, drugim nie. Pisałyście, że kreska była za gruba, za chuda, taka i siaka. Makijaż jeszcze będzie jeden. Ja nigdy bym się jakoś na chyba jeden próbny nie zdecydowała, ponieważ ja jestem kobietą, która jest zmienna. No i po prostu muszę sobie porównać, czy jednak kreska, czy ją skrócić, czy zostawić, bo Kinga ma dla mnie jeszcze jedną propozycję, ale to się o tym dowiecie, bo na pewno wrzucę jakieś zdjęcie z próbnego i na pewno wam we vlogu pokażę. Teraz mogę już się pożegnać. Ściskam serdecznie. No, żegnam się z wami. Pa, pa!